Szanowni zaproszeni goście, strażacy, weterani służby pożarniczej, z ogromnym szacunkiem i radością stoimy dzisiaj tutaj, aby świętować Dzień Strażaka. To wyjątkowy czas, kiedy możemy podziękować za nieocenione poświęcenie i odwagę, które strażacy każdego dnia okazują w służbie społeczności. To czas, kiedy możemy uhonorować tę wyjątkową profesję, która wymaga nie tylko wielkiego zaangażowania, ale także męstwa i gotowości do poświęceń. Dlatego też witam na obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie i Zarząd Koła Emerytów działający przy tutejszej komendzie w imieniu swoim, wszystkich funkcjonariuszy i emerytów, przybyłych gości. Naszej, a wołanie nasze nie do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli, spraw, aby samochód strażacki, dzieło Twojej pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służył dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku, za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, świętego Floriana, patrona strażaków, ustrzeż, Panie, wszystkich strażaków, którzy będą korzystali z tego pojazdu, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zabrani strażacy pojazd będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj uczestniczyć w tym święcie, powiatowym święcie Dnia Strażaka w powiecie wieruszowskim. W tym momencie pragnę serdecznie podziękować za trudną i odpowiedzialną służbę. Ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.